Nie wiem, będę tu pilnował. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak widzieliście na ujęciu przed chwilą, byczki mamy przegonione. Tutaj w międzyczasie ja tankowałem Johnego, a tato przegonił jeszcze te małe cielaki do pierwszego boksu. Także nie wyganiamy ich na zewnątrz. Dwa boksy, które były zajęte, mamy już puste, że możemy wyrzucić dzisiaj obornik. Dzisiaj mamy pierwszy dzień maja, święto pracy, więc pracujemy. I teraz trzeba się tam jakoś podjechać i ustawić. Graj trąbi, zespół kombi. No, także tak jak widać, tych tutaj mamy przegonionych z powrotem do pierwszego boksu. One sobie postoją tą godzinkę, czy nawet nie całą godzinkę, bo tutaj dużo tego nie ma. Myślę, że na jedną przyczepę się to wszystko zmieści. No i potem przywieziemy balota tutaj w ten środkowy kojec, rozścielimy im tutaj, przegonimy do pierwszego wygrodzenia, czy też do trzeciego. Także te dwa boksy będą stały puste
I kolejne cielaki, które przyjadą, to właśnie trafią do tego końca, z tym, że tutaj będę już mył ten boks, dezynfekował, pucował. Sandezję mam, środki do mycia mam, także niebawem będę tutaj też to czyścił. Tutaj chłopaki nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Się zdziwi teraz, jak wyrzuci. Pogoda dopisuje, bagno nam trochę owiało, także w końcu mamy jakieś tam komfortowe warunki, w miarę komfortowe warunki, żeby tutaj wyrzucić, bo do tej pory zawsze jak od cielaków wyrzucaliśmy obornik, to musieliśmy się taplać w gnoju, w błocie znaczy się. No a dzisiaj tam dosyć obeschło, więc chociaż tyle. Także odnośnie kolejnej grupy cieląt, może tutaj też już od razu powiem, że planujemy kupić tam, gdzie ostatnio kupowaliśmy. No i nowe cielaki, tak jak wspominałem, też trafią w ten koiec, tylko że koiec wyczyszczony. Z tego względu, że planujemy zrobić osobne pomieszczenie, to pewnie już tutaj większość osób słyszało o tym milion razy. Na razie wszystko wygląda tak, jak wyglądało, no ale myślę, że w tym roku w końcu coś tutaj też trzeba będzie ruszyć. No i w przyszłości właśnie świeżo zakupione cielaki będą trafiać tutaj w osobne pomieszczenie i zależy mi, już też powtarzam to po raz tysięczny, że zależy mi, żeby to było osobne pomieszczenie, nie wszystko naraz w kupie, że świeżo przywiezione cielaki mają styczność z tym, co już tutaj u nas w grupie jest, bo jak się okazało, razem z cielakami przyjeżdżają też inne rzeczy, także chciałbym mieć osobne pomieszczenie, a z kolei no inne budynki są już zagospodarowane i po prostu nie mam osobnego budynku, w którym mógłbym takie cielaki trzymać. Osobną kwestią są tutaj też te budki, niby iglo można zrobić z tych mauzerów, no ale my tutaj już planujemy zrobić właśnie osobne pomieszczenie w oborze, bo tutaj chyba i tak dla dużych byków to tak średnio by było robić wygrodzenie, więc będzie to na cielaki. No i tak, no i na razie zostają nam dwa wolne kojce, więc póki nie zrobimy tego, mamy zapas, możemy tam wstawiać. No i tak to się kręci, tak to wygląda. Dobra, my tam wywalamy pomału, także słyszymy się, widzimy się później.
lipa, bo nie ma się o co gnój zaprzeć i po prostu jadąc do przodu przepycha do tego końca. Opa! Teraz będziecie jeść. Pora wychodzić. Nie tam. No, ty też. Także co, jedziemy na kupkę z gnojem. Elegancko. No i po robocie jedna przyczepka z tych dwóch końców. Także dzisiaj w sumie no niewiele na tym odcinku, drobna akcja z gnojem. No ale przynajmniej vlogi są na bieżąco, pokazujemy to co robimy, żeby wam później bajek nie opowiadać, to możecie też widzieć te nasze prace, co tutaj się u nas dzieje. Się parę osób trafiło, które to interesuje, nie no tutaj się śmieję oczywiście. Także co, kolejne prace jakie będziemy wykonywać, no to w moim przypadku jest to właśnie wyczyszczenie tego końca, dezynfekcja porządna, wymycie. Później chcemy tam właśnie wpuścić cielaki, no minusem jest to, że faktycznie dwie grupy będą razem, a u nas wiadomo problemów w tym stadzie co nie miara ostatnimi czasy, no ale jakoś sobie trzeba radzić. Kupować będę, to już chyba też mówiłem w tym odcinku, tam gdzie ostatnio żeśmy kupowali, może coś tam się stargujemy, zobaczymy jak to będzie, no film na pewno nagram, jak zwykle zresztą, no,
Także pogoda się robi, jak widać. Pomału też trzeba myśleć teraz o ogarnianiu podwórka. Ja się będę brał za sprzątanie garażu, z tym, że nie tego warsztatu, o którym była mowa kiedyś, tylko najpierw muszę garaż z przodu na podwórku posprzątać, bo tam też zrobiłem bajzel, to już ja tym moim remontami w domu trochę tam nabałaganiłem. Trzeba to uporządkować, tam jakiś regał dodatkowy może stworzę. Zresztą jak będą chętni, to odcinek z tego sprzątania, odświeżania tego garażu, bo tam też mam pewien pomysł na to wszystko, żeby to już elegancko wyglądało, to tam też się zrobi. No w późniejszym czasie weźmiemy się za ten warsztat. Tutaj tato też mówi, że coraz bardziej tam zacieka, bo to strop betonowy jest na górze, jest papa, która ma już kurde 40 lat. Miejscami tam niewiele zostało z tego, bo babcia posadziła sobie krzak, który wrósł się w tą papę, tam zerwaliśmy to zlasowany beton i tam miejscem zacieka, także kurczę, muszę babcię ścignąć, że pół dachu to jest jej robota. Oczywiście żartuję, no ale coś trzeba będzie myśleć w przyszłości, żeby faktycznie ten garaż przykryć jakąś blachą, bo tak myślałem, żeby po prostu łaty do tego betonu jakoś przymocować kotwami, jakimiś dyblami i do tych łat po prostu już blachę przykręcić. I jeśli byśmy powiększali, poszerzali później ten dach, w sensie wysuwali do przodu, żeby przed garażem było też zadaszenie, ewentualnie później trochę w bok się przesunąć i tam taka przy garażu wiatka mogłaby powstać, no to blachę już będziemy mieli, więc to jest rozsądniejsze rozwiązanie. No ale kiedy to nastąpi, to nie wiem. Na razie mamy tyle rzeczy rozgrzebanych, że to się w pale nie mieści. Trzeba to jakoś zacząć pomału wszystko ogarnić. Ale z każdym takim dniem jak dzisiaj ta robota posuwa się troszeczkę do przodu. Małymi kroczkami jakoś sobie radzimy. Także zawijam na gospodarstwo z powrotem i w sumie to by było na tyle, co miałem do powiedzenia wam dzisiaj. Także serdecznie dziękuję za uwagę. Tradycyjnie zapraszam na kolejne odcinki, jeśli kogoś te nasze filmy interesują. I co, pozdrawiam, do następnego, cześć.